Nie będę udawał, że się znam na futbolu amerykańskim, bo wiecie doskonale, że mało kto się na nim zna. Ja, moje pierwsze zetknięcie z futbolem amerykańskim, przyznam, to była taka wielka złość, jakaś wynikająca z niezrozumienia, dlaczego zdobywcy złotych medali olimpijskich w sprintach, głównie ci biegający na 100 metrów, na 200, potem rezygnowali ze sportu amatorskiego po to, żeby przejść właśnie do drużyn futbolowych w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie mistrzów Polski to jest gwarancja, że ten styczeń będzie zdecydowanie więcej niż jakichś innych rezultatów. Dlatego wierzę w to, że też i Gdynia, którzy będą przychodzić Was podziwiać, od Was piwać, dziękować za zwycięstwa i dziękować za ten sukces, będzie stopniowo coraz więcej. Przygarnęła nas w 2011 i już 2 lata sukces, Mistrzostwo Polski. Obiecałem to panu prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi, więc mogę dzisiaj powiedzieć, panie prezydencie, misja wykonana. Nie wiem, czy konfrontacja z kolegami z Ligi Amerykańskiej byłaby dla was w tej chwili już bezpieczna, ale życzę, żeby w przyszłości też takie mecze miały miejsce na naszym stadionie.